Wielkie zainteresowanie wiosenną wyprzedażą zabawek w Pilźnie. Mali przedsiębiorcy sprzedawali, kupowali i świetnie się bawili. Oczywiście pod okiem opiekunów. Dzieci z chęcią wzięły udział w tym wydarzeniu. Stoiska młodych sprzedawców były piękne i kolorowe. Koszulki, różne zabawki oryginalne. Wszystko mamy tu oryginał, na przykład Ninjago mamy koszulki, Lego Ninjago. Tu tak, mamy... Tutaj mamy zabawki z Bazera. U nas można znaleźć różne miski, jest wycena przycenowa i można kupić je za darmo, jeżeli one są z Biedronki, bo ich mamy bardzo dużo. I po prostu dzieciaki mogą sobie przyjść, zabrać miśka, my za to nie bierzemy żadnych pieniędzy. To jest tylko indywidualnie. Młodzieżowa Rada Miejska chce po prostu pomóc albo po prostu pozbyć się czegoś, co może dostać drugie życie. One będą przeznaczone na cele charytatywne, na przykład dla chorej osoby, po prostu na jakieś pieski, bo jest u nas też schronisko, więc też może tam te pieniądze po prostu zostaną przeznaczone. Nie zabrakło też pysznej, owocowej lemoniady. Arbuz, grejpfrut, cytryna. Ja wybrałem grejpfrut, bo jest bardziej, wydaje mi się, orzeźwiająca dla ludzi w poważnym wieku, najbardziej odpowiednia, także polecam, bardzo dobra. Bardzo dobra inicjatywa, wspaniałe zaangażowanie całej społeczności lokalnej, jest świetna atmosfera, piękna pogoda się udała, także korzystać. Świetna akcja, to jest takie jak gdyby danie drugie życie tym naszym zabawkom, poniekąd trochę zapomnianym. Zamiast je wyrzucać i troszkę jak gdyby narażać recykling na większą wydajność, możemy po prostu ucieszyć innych za symboliczną złotówkę. Organizatorzy zapewniają, że w przyszłości możemy spodziewać się kontynuacji przedsięwzięcia, być może nawet w nieco rozszerzonej formie. Na wydarzenie zaprosili burmistrz Pilzna, Dom Kultury w Pilźnie oraz KGW Pilźnianki w akcji. Myślę, że tak fajny pomysł jak kiermasze, na których dzieci mogą powymieniać się zabawkami, wymienić na nowsze modele, myślę, że wejdzie na stałe do programu. Myślę, że również będziemy chcieć zrobić kiermasze dla dorosłych. Myślę, że do tego, żeby miło i sympatycznie tutaj jeszcze spędzać czas, następnym elementem, które będziemy chcieć rozbudować jeszcze ogródki, gdzie miło, sympatycznie można będzie usiąść, zjeść pizzę, napić się kawy. A w sukurs tego chcemy jeszcze w najbliższym okresie czasu troszkę zazielenić jeszcze płytę rynku, żeby ten czas spędzać przyjemnie i niekoniecznie odczuwać upał tak jak dzisiejszy. Pierwsza tego typu akcja. Dzisiaj rynek w Pilźnie zapełnił się zabawkami, grami, książeczkami i innymi przedmiotami, które właśnie teraz mają szansę dostać drugie życie. Mamy dziś ponad 20 stoisk, ponad 30 dzieciaczków. Każda osoba dostała swój pakiet startowy. Stoiska cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Asortyment jest też bardzo szeroki. Mam nadzieję, że takie wydarzenie powtórzymy jeszcze w przyszłości. Szczególnie przez to, że też jest to bardzo taka inicjatywa pożyteczna, ponieważ wspiera kształtowanie postaw proekologicznych i wspiera przedsiębiorczość. Jeszcze korzystając z okazji, bardzo serdecznie chciałabym podziękować sponsorom, dzięki którym mogliśmy zafundować pakiety startowe, mogliśmy zakupić nagrody oraz mogliśmy ufundować darmową watę i popcorn. I tymi sponsorami są Hotel Sezam z Machowej, firma Tyswelt, jest to firma Taurus, GS Pilzno. Nagrody ufundowały również Bar Arena, firma Junior oraz firma Omega. Popcorn, wata cukrowa, konkurs z nagrodami dla dzieci, a dla dorosłych domowe wypieki oraz aromatyczna kawa, ale to nie koniec. Atrakcją niespodzianką były niepowtarzalne i wyjątkowe samochody Retro Carpatia. Pojazdy zaparkowały na pilźnieńskim rynku.